Widzu, jeśli zostawisz łapkę w górę w ciągu 3 następnych sekund, to... Luni, chipi chipi, dubi dubi. Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku mam dla was 12 ciekawostek ze świata Fortnite. Jeszcze we wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. Okej, zacznijmy od starej dobrej fabuły. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat pytania, czy Montague jest bratem Midasa? Między nimi jest kilka ciekawych podobieństw. Po pierwsze, oboje mają ostre poczucie stylu. Oboje mają dwukolorowe tęczówki, Midas ma jedno oko zamglone, a drugie złote, Montague za to ma niebieskie i bursztynowe. Oboje mają blizny na prawym oku, tylko że Montague ma mniejszą podwójną. Z historii wyspy dowiedzieliśmy się, że Midas skradł artefakt, który dał mu jego pozłacający dotyk. Dzięki swojej zdolności wzbogacił się i budował ekstrawaganckie miejscówki. Montague skradł diamentowy artefakt, dzięki któremu potrafi zamienić się w diament. Oraz jest świetnym złodziejem. I jak już się pewnie domyślacie, zbił na tym ogromny szmal. Midas miał mięśniaka, jego kocią prawą rękę. A Montague ma Oscara, też kota, jako swojego łowcę. Midas był znakomitym podwójnym agentem, mistrzem intrygi i panował przez jakiś czas nad wyspą w rozdziale drugim. I na koniec, przez zdradę organizacji, z którą zawitał na wyspę, ujawnił, że staje po ciemnej stronie mocy. Montague jest na wysokim szczeblu w organizacji, która włada obecną wyspą. Marigold jest prawdopodobnie damską wersją Midasa z alternatywnej rzeczywistości, ale Montague może być jego rodziną. Starszy brat Midas mógł podyktować mu, jak to się robi, a Montague teraz po niej przypisuje pracę domową i przygotowuje wyspę na jego powrót. I na koniec tego sezonu zdradzi swoją organizację. Epic Games gotuje dla nas mnóstwo nowego kontentu na powrót po zimowej przerwie. Dzięki wyciekom wiemy, że jedną z nowości jest kolaboracja z Avatarem i grą z serii Devil May Cry. Jake Sully z Avatara i jakaś postać z Devil May Cry mają zawitać do gry jako skiny. Wyciek ten pochodzi od osoby, która ma sprawdzone info. Jinx z Arcane nie była w sklepie od ponad 700 dni, ale mam dobrą wiadomość dla tych, co na nią czekają. W listopadzie tego roku wychodzi drugi sezon serialu Arcane, a to przy okazji oznacza, że Jinx powinna wtedy wrócić do sklepu, a wraz z nią Vi i prawdopodobnie kilka nowych postaci. Dalej, światło dzienne ujrzało też kilka innych ciekawych wycieków. Po ostatniej, dużej aktualizacji, w plika gry pojawiła się ciekawa broń, która zamienia inne bronie w kostki lodu, praktycznie rozbrajając je, co pozwalałoby na łatwiejszą eliminację przeciwnika. Jeszcze w poprzednim sezonie pojawiały się wzmianki o granatach lodowych, które miały tworzyć warstwę lodu na ziemi i budowlach, zwiększając ich wytrzymałość. Oczywiście z efektem ubocznym lodu. Takie coś idealnie pasowałoby na festiwal zimy, ale na razie nie zostało dodane. W historii Fortnite było wiele, ale to wiele porzuconych pomysłów. Przykładem jest miotacz ognia, który pojawił się w plika gry na start poprzedniego rozdziału. Mimo tego, że był gotowy na wejście, miał animację, wszystko, nigdy nie wszedł oficjalnie do gry. Ciekawe, czy mechanika lodu zostanie odłożona w podobny sposób i finalnie jej nie ujrzymy. A może twórcy gry chcą dodać te dwie rzeczy na raz? To by było epickie połączenie. Kolejnym wyciekiem na liście są nadchodzące nowe mechaniki poruszania się. Wkrótce na wyspie zostaną rozmieszczone liny, po których będziemy mogli się huśtać niczym Tarzan. Do tego pojawiły się możliwości wspinania się i zjazdu na linach, które pewnie będą przy jakichś wysokich górach. Wiele wskazuje na to, że motywem następnego sezonu mogą być greccy bogowie. W mitologii greckiej góra Olimp była uważana za siedzibę bogów greckich, więc być może o to chodzi. Poza tym, w ciągu następnych 2 sezonów możemy się spodziewać również funkcji przejmowania samochodów. Będziemy mogli dosłownie wyrzucić przeciwnika z auta, jak w GTA. Napad, wysiadaj z samochodu, ale już to jest napad, wysiadaj z auta! Co się dzieje? Czekaj, co się dzieje? Przejęcie będzie mogło zakończyć się niepowodzeniem, jeśli samochód będzie jechał za szybko lub kierowca ostro skręci. Skidobidi. Lubicie modyfikacje broni w tym sezonie? Jeśli tak, to mam ciekawą wiadomość. Najnowsze wycieki wskazują na to, że bronie będzie można w przyszłości odwicować w nowej kategorii wzmocnień. O podpalające kule, kule dające staminę po trafieniu, dzięki czemu od razu będziemy mieli wytrzymałość do dojechania przeciwnika sprintem, modyfikację automatyzującą tryb strzelania broni lub mnożnik obrażeń od trafień w głowę. Będzie też szereg nowych modyfikacji do luf. Jedna z nich ma nazwę Potrójna Lufa. Co jeśli będzie można strzelać 3 nabojami naraz kosztem komicznie dużego odrzutu?
W zeszłym tygodniu powrócił pistolet naprowadzający. Gdy w jego zasięgu znajduje się przeciwnik, to po przycelowaniu automatycznie namierza on na niego i gwarantuje nam 4 celne strzały. Przywrócenie tego itemu teraz wydaje się trochę randomowe, ale we wrześniu zeszłego roku pojawiły się wycieki, że twórcy gry pracują jeszcze nad namierzającą strzelbą i PM-em. W tym samym czasie w trybie kreatywnym ten pistolet był zepsuty, strzelał jak shotgun i nawet przeładowywał się jak pompka. Prawdopodobnie twórcy gry coś na nim testowali i to był taki przedsmak nowej broni. I jest szansa, że to coś na ten rozdział. W ostatni wtorek spodziewałem się wejścia perków, które tylko czekają flika gry, no ale ich nie ma. W grze jest nawet wyzwanie typowe polegające na aktywowaniu rozszerzeń, a przy nim dopisek już wkrótce. Zamiast tego otrzymaliśmy Crash Pady Junior, które są mega mocne w połączeniu z efektem niskiej grawitacji płynojagód. Swoją drogą, w plikach znalazły się też testowe rozszerzenia z sezonu pierwszego rozdziału czwartego. To nie jest wyciek, ale fajna ciekawostka. Odnalezione zostały również testowe medaliony, które leczyłyby po likwidacji oraz zwiększały obrażenia w głowę. Istnieją też medaliony, dzięki którym nasza osłona mogłaby wzrosnąć z maksymalnie 100 do nawet 200. Być może medaliony w przyszłych sezonach będą dawały właśnie takie specjalne zdolności, a nie tylko leczenie Kewa. Festiwal zimy już jest daleko za nami, ale mam jedną ciekawostkę co do prezentów. W ostatnim pudełku skrywał się plecak pochodzący z zestawu oryginalnego bananka z karnetu sprzed blisko 5 lat. To prawdopodobnie miał być jego plecak. Bananek jest jednym z najbardziej ikonicznych skinów dla Fortnite, ale pierwsza, oryginalna wersja tego pociesznego kolegi już nigdy nie wróci. Tak samo jak wiele innych skinów z kolaboracji. Większość z nich była w sklepie i wracają raz na jakiś czas do sprzedaży. Choć jest kilka zestawów jak Kratos czy Psycho Bandit, które nie powróciły już od kilku lat. Dlatego Fortnite lubi tworzyć remiksy starych skinów. I na przykład ryby mięśniaka z sezonu 4 rozdziału 4 już nie zdobędziemy, ale do sklepu może wejść jego grecka wersja, którą możemy napotkać na wyspie w formie posągu. Od 12 sezonu tak naprawdę w każdym karnecie, poza sezonem OG, był jakiś skin z kolabu. Niektóre były w normalnym karnecie, a inne za dodatkowe wyzwania. Problem z nim jest taki, że skiny z karnetów nigdy nie wracają. W ostatnim czasie o tym temacie było naprawdę głośno. Lista takich skinów, które już nie wrócą, jest naprawdę długa, a wśród nich jest wiele znanych postaci, które sporo osób po prostu chciałoby mieć. A wy? Co o tym uważacie? Dalej w temacie skinów i sklepu to podczas festiwalu zimy. Wiele graczy było oburzonych na sklepy, które były w tamtym czasie. Były po prostu suche i bez nowych skinów. I co zabawne, przy premierze pierwszego nowego skina w tym roku, Killiana, w jego sekcji pojawiły się motki oburzenia, co wyglądało na trolla w nawiązaniu do reakcji graczy. Innego dnia była taka kombinacja. Później dwa dni pod rząd wychodziły dwa nowe skiny. Obok wiecznego odkrywcy pojawiła się motka dobra robota, nawiązująca do zadowolenia graczy. Dzisiaj mamy taką kombinację i to też nie jest przypadek. W tym tygodniu zakończyła się sprawa sądowa twórców Fortnite, która ciągnęła się od wakacji 2020 roku. To było starcie Epic Games kontra Apple. Twórcy Fortnite oskarżyli Apple o niesprawiedliwe zasady w ich sklepie na urządzenia mobilne, co jest też powodem, dlaczego Fortnite zostało wycofane z urządzeń z iOS-em, a ci, co go jeszcze mają, utknęli na wersji gry sprzed usunięcia. Epic Games oficjalnie przegrało tą sprawę z nadgryzionym jabłkiem, który teraz zażądał 73 miliony dolarów zwrotu, kosztów za prawników i tak dalej. A to taki pstryczek. Przy okazji mają też dobry powód do robienia dobrych sklepów. Po ostatniej aktualizacji zawartości zmieniono też zakładkę sklepu. Teraz nie wyświetla się już tutaj odliczanie do najbliższej zmiany sklepu. Zamiast tego jest nowy odnośnik do karty informacyjnej o sklepie. Godzina zmiany sklepu została taka sama. Pewien pracownik Epic Games dał znać, że to nie jest błąd i to jest intencjonalna zmiana. Według mnie trochę dziwna. Światło dzienne ujrzały też aktualizacje do trybu kreatywnego na pierwszy kwartał tego roku. Interfejs w grze zostanie odświeżony o nowy wygląd menu i kafelków wyboru urządzeń i przedmiotów. Do gry wejdzie też kilka nowych urządzeń, jak na przykład urządzenie do przeprowadzania analityk naszej wyspy. Dowiemy się, co gracze lubią na niej robić najbardziej, w jakim miejscu spędzają najwięcej czasu i tak dalej. Inną ciekawą nowością będą customowe NPC. Dzięki temu urządzeniu będzie można tworzyć całkowicie nowe postacie na naszą wyspę. Miejmy nadzieję, że zaostrzą też moderację w zakładce odkrywania map, bo to, co tam się dzieje... Na koniec mam interesującą wiadomość co do popularności Fortnite w ostatnich miesiącach. W grudniu gracze na konsolach spędzili Fortnite aż 1,6 miliarda godzin. To więcej niż w Call of Duty, FC24, GTA 5 i Robloxie razem.
Fortnite nie umiera. Dzięki oficjalnym newsom wiemy, że w tym roku odbędzie się druga edycja Fortnite OG, ale z jakimś fikumiku. Widzowie, co byście powiedzieli na powrót mapy z rozdziału drugiego, zamiast odgrzewanego kotleta z rozdziału pierwszego? Najbliższa, duża aktualizacja z pobieraniem będzie prawdopodobnie 23 stycznia. Tego dnia będą nowe skiny, zmiany na mapie, może jakieś pierwsze zwiastuny nowego sezonu i kto wie co jeszcze. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!